Tym razem na Warszawę trafił jeden podobno z najlepszych przetworników cyfrowo-analogowych firmy Denon. Model DAQS1. Według opinii wielu moich klientów jest to najlepszy przetwornik, najlepiej grający. Oczywiście tutaj każdy wyraża swoją opinię w zależności od tego, co mu się podoba. Natomiast osoby, które przesłuchały przetworniki firmy Luxman, Nakamichi, Akufeizy, jakieś tam naprawdę bardzo wysokie modele z tamtych dawnych lat, czyli mniej więcej lata 90., stwierdzają, że ten konkretny model DAQS1 brzmi dla nich najlepiej. I był to zarazem jeden z najdroższych przetworników produkowanych w tym samym okresie. Cena takiego QS1 wynosiła 1,5 miliona jenów. Zasadniczo sprzęt jest w 100% sprawny. Na co on do mnie trafił? Mam do wykonania tutaj trzy rzeczy. Pierwsza, zamontowanie gniazda sieciowego. Dwa, wymiana gniazd RCA na dobrej klasy gniazda WBT. Oraz, jeżeli to jest możliwe, przekrosowanie napięcia zasilania na 220 lub 240 V, ponieważ ten konkretny egzemplarz jest na 100 V. Chciałem zrobić film o tym unikatowym urządzeniu, pokazać Wam, jak jest skonstruowane. Waga jest dość znaczna tego przetwornika, tak szacuje między 15 a 20 kg. No, w porównaniu z przetwornikiem Luxmana, z którym się kiedyś bawiłem, który waży ponad 25 czy 27 kg, jest to leciutka zabawka. Ale to w dalszej części filmu pokażę Wam, ile tutaj pracy inżynierowie włożyli, żeby takie urządzenie wyprodukować. Pokrywa wykonana z bardzo grubego aluminium. Już tutaj odkręciłem wkręty. Jest to aluminium o grubości chyba 5 mm. Dokładnie mniej więcej wykonanie jest takie jak w produktach firmy T+, a niemieckiej, której w ogóle prowadziłem serwis na Polskę przez kilka lat. Ekran z czystej miedzi. Te wszystkie elementy znajdujące się w tym miejscu to są taśmy teflonowe. Obklejone jest wszystko taśmami teflonowymi, żeby nie było żadnych obtarć i wibracji. Wewnętrzna konstrukcja. Mamy tak to mniej więcej zrobione. Zasilacze oddzielnie dla kanału lewego i prawego, czyli konstrukcja dual mono. Tory analogowe, dwa transformatory sieciowe, do tego jeszcze dojdziemy. Tutaj pod tą pokrywką miedzianą już ją odkręciłem. Jest to pokrywka miedziana, a nie miedziowana, kawałek magnesu. Także w konstrukcji tego urządzenia zastosowano dużo czystej miedzi. Tutaj jest część chyba toru cyfrowego. Nie wiem, jak sytuacja od spodu, ale do tego jeszcze dojdę, ponieważ jeszcze się nie zapoznałem z całą konstrukcją tego przetwornika. Widzę tutaj układy NPC, Yamahy, ale wszystko w swoim czasie. Zobaczę, jak to jest wszystko skonstruowane. Producent tutaj absolutnie nie oszczędzał na jakości komponentów. Są to na tamte czasy, myślę, że na współczesne czasy, najwyższej klasy elementy. Wszystkie kondensatory zastosowane elektrolityczne są Elna Silmic. Jeżeli chodzi o rezystory bezpośrednio pracujące w torze audio, są to rezystory węglowe, tak jak robiła firma Allen Bradley. Kondensatory polipropylenowe nie są takie kostki z aluminium, tylko wszystkie polipropyleny, które tutaj zastosowano, są w środku z folii miedzianej beztlenowej. Nie wiem jeszcze, jak są skonstruowane tego typu kondensatory, ale też wyglądają na dosyć dobrej klasy, myślę, że najlepszej klasy, jakie można aktualnie zdobyć. Również kondensatory filtru zasilacza, dosłownie wielkości dużej, więc mamy tutaj chyba średnicę 40 mm na 80 wysokości. Zasadniczo są to takie kondensatory jak w jednym wzmacniaczu audio zostały zastosowane. Tam również kondensatory Elna Silmic. Tutaj jest jeden transformator sieciowy, tam w głębi siedzi jeszcze jeden toroidalny. Jeden prawdopodobnie służy do zasilania toru analogowego, drugi do części cyfrowej. Tutaj również kondensatory polipropylenowe. Mostek prostowniczy na duże obciążenia, tak jakby to urządzenie pobierało niesamowite ilości prądu. Chodziło o to, żeby było bardzo, bardzo stabilne zasilanie dla torów przede wszystkim analogowych. Część cyfrowa. Zrobię tutaj teraz takie zbliżenie.
Układy Toshiby. Co tutaj jest ciekawego w tym urządzeniu, jeśli chodzi o jego konstrukcję? Każda podkładka jest wykonana z miedzi, owinięta jest taśmą teflonową. W torze analogowym listwy zasilające są wykonane również tutaj prawdopodobnie z miedzi, pokrytej cyną. Są listwy dla napięcia symetrycznego, czyli mamy plus, masa i minus, tak żeby nie występowały żadne spadki napięć. Ogólnie konstrukcja bardzo, bardzo zaawansowana. Niewiele takich konstrukcji jest na rynku. Jeśli chodzi o sprzęt powszechnego użytku, to zasadniczo nie ma ich w ogóle. Biorąc pod uwagę, że ten przetwornik kosztował w Japonii w tamtych czasach, co był produkowany, tyle co prawdopodobnie średniej klasy samochód. Tylny panel urządzenia. Mamy tutaj oczywiście wyjścia XLR i oczywiście są to wyjścia złocone, a nie srebrzone, które mają sobie kiedyś tam zaśniedzieć. Wyjścia i wejścia cyfrowe, optyczne i koaksjalne. Moim zadaniem będzie tutaj wymienić te przede wszystkim gniazda RCA, które też tutaj nie są jakiejś złej jakości, ale zastosuję tutaj WBT srebrne. Przewód sieciowy, jak widać, jest na napięcie 100 czy tam 120 V, czyli ogólnie jest to sprzęt na Japonię, zrobiony na 100 V. Teraz jeszcze go porozkręcam, zobaczę, co mogę z nim zrobić. Wszelkie testy urządzenia będę wykonywał po wykonaniu już tych wszystkich modyfikacji, ponieważ wymaga to jednak postawienia wzmacniacza i odtwarzacza CD, czyli na biurku trzeba wygospodarować troszeczkę miejsca. Widok przetwornika od spodu. Spodnia płyta wykonana z takiej około chyba 2,5 lub 3 mm płyty stalowej. Oczywiście ta płyta jest miedziowana i ma bardzo, bardzo ciężkie nóżki. Teoretycznie wyglądają jak zwykłe nóżki z aluminium, ale to już niestety jest tylko wygląd tej nóżki. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Nóżka wykonana teoretycznie z aluminium. Między nóżką znajduje się, a obudową znajduje się blacha miedziana, pokryta również taśmą teflonową, po to, żeby nie było żadnych tarć i wibracji, żeby było jak najlepsze tłumienie. Zarazem ten teflon służy jako pewnie jakaś tam warstwa, która pochłania jakieś drgania. Sama nóżka jest jeszcze ciekawszą konstrukcją. Wewnątrz znajduje się odlew żeliwny lub stalowy. Tutaj nawet troszeczkę można zauważyć, że jest tutaj taki ciemny element. Do tej nóżki oczywiście przyczepia się magnes, czyli żeliwo albo jakieś staliwo albo stal. Tutaj oczywiście jeszcze jedna warstwa taśmy teflonowej. I dopiero na to jest nałożona ozdobna osłonka z aluminium. Ja już widziałem różne nóżki. Widziałem nóżki, jakieś tam absorbery z różnego rodzaju tworzyw, nóżki pełne z aluminium, w Sansui na przykład nóżki wytoczone całe z mosiądzu, z brązu, ale to jest jakaś hybryda i myślę, że to ma znaczenie, że każdy taki element pośredniczący, czyli płyta stalowa, taśma teflonowa, miedź, oraz ten odlew tutaj żeliwny tłumią ściśle określone częstotliwości i ściśle określone drgania. Mam takiego znajomego, który tworzy płyty antywibracyjne do gramofonów lub innych urządzeń audio. Robi takie kompozytowe materiały, na przykład jest tam stal, mosiądz, aluminium, jakieś inne stopy, brąz i tworzy z tego takie sandwicze klejone, prasowane pod dużym ciśnieniem. I nawet do tego stopnia, że oddał takie materiały już swojej takiej konstrukcji do specjalnego laboratorium, gdzie zostały poddane różnego rodzaju wibracjom na bardzo drogich i skomplikowanych urządzeniach o różnych częstotliwościach, wibracje od herców kilku do kilkudziesięciu kiloherców. I chodziło o to, jaką częstotliwość takie płyty różnego rodzaju tłumią. I prawdopodobnie dlatego jest taka, a nie inna konstrukcja nóżki tutaj wykonana.
To już mogę odłożyć. Waży chyba z 5 kg ta płyta. Waga nóżki, myślę, że lekkie, no 20 deko będzie ważyło. Tu jest płyta stalowa, na której zamontowane są dwa transformatory sieciowe. Płyta ma grubość około 4 mm, szacuję. I tutaj widać dwa trafa sieciowe. Jeszcze ich nie mogę wyjąć, ponieważ muszę to powypinać. Jak powypinam, wtedy wyjmę i zobaczę, co można z tym dalej zrobić. Tu jest na dole płytka rozdzielająca zasilanie. Zacznę od wypięcia traw. Konstrukcja jest na tyle ciekawa, że można to wszystko powymontowywać, ponieważ jest porobione na złączkach. Podkładki. Każda podkładka wykonana z miedzi, oklejona taśmą teflonową. Majstersztyk. Jeśli chodzi o część cyfrową, proszę bardzo. Część cyfrowa i tutaj są jeszcze trzy procesory z logiem firmy Denon. Tutaj na tylnym panelu znajdują się jeszcze takie malutkie przełączniczki. To Wam później pokażę szczegółowo. Te przełączniczki stosowane są również w sprzęcie profesjonalnym, na przykład w kamerach studyjnych, w technice wojskowej. Bardzo wysokiej klasy przełączniki ze stykami pokrytymi 24-karatowym złotem. Sądząc po ilości wyprowadzeń, które znajdują się w transformatorach sieciowych, prawdopodobnie jednak istnieje możliwość przekrosowania tego na inne napięcie pracy. Ale zanim do tego przystąpię, muszę zdemontować ten tylny panel po to, żeby wymienić gniazda, jak również wyciąć tutaj otwór na gniazdo sieciowe. Gniazdo sieciowe, które zamontuję, będzie firmy japońskiej firmy Oyaide. Tutaj są takie ładne podstaweczki, żeby dało się postawić sprzęt do pionu. Też wykonane całe z aluminium. Jednak świadczy to o tym, jaka to jest klasa produktu. Ze zdjęciem panela tylnego też nie powinno być problemu, ponieważ wszystkie elementy, które się na tym panelu znajdują, są zamontowane na złączkach do płytek drukowanych. Tylny panel zdemontowany. To jest część analogowa jednego kanału, część analogowa drugiego. Zasilacz dla części cyfrowej. Tutaj były przylutowane dwa przewody sieciowe. Ogólnie mogę powiedzieć tak, że jest to konstrukcja pancerna. Pomimo odkręcenia tylnego panelu, dalej jest to tak stabilne, że w ogóle praktycznie się nie rusza. Czyli naprawdę rama bardzo, bardzo masywna. Tutaj nie żałowano w ogóle materiału. Jeśli chodzi o włącznik sieciowy, włącznik sieciowy jest tutaj zbudowany na takiej taśmie. Jest tu taka taśma, czyli przedłużacz w tym miejscu. Natomiast zasadniczo włącznik sieciowy mamy w tym miejscu, tutaj. I to też bardzo duży włącznik sieciowy. Patrząc na możliwość tutaj wyjść na transformatory, prawdopodobnie wygląda na to, że jest możliwość krosowania, ponieważ z jednego i z drugiego transformatora sieciowego mam trzy przewody. Zaraz sobie pomierzę, który do czego służy i możliwe, że da się przekrosować. Jest tutaj miejsce na drugi bezpiecznik. Tutaj dochodzą trzy ścieżki do trzech przewodów. Są tutaj w złączach puste miejsca, co sugeruje, że można na dwa napięcia taki sprzęt przystosować. Dodatkowo radiatorki. Radiatorki też, żeby nie było takiej wibracji pomiędzy płytkami tych elementów aluminiowych, żeby nie było dzwonienia, też są oklejone taśmą teflonową. Po prostu producent zadbał o to, żeby żaden element, który się tu znajduje, nie powodował absolutnie żadnych niepożądanych wibracji. Tutaj mam panelik tylny. Nie przedni, zdemontowany. Bardzo łatwo się to wszystko rozkłada na złączkach, z niczym nie ma większego problemu. I tutaj są te wysokie klasy przełączniki stosowane w urządzeniach profesjonalnych. Całe wykonane ze stali nierdzewnej, ze złoconymi stykami.
Teraz będę miał troszkę prac mechanicznych. Wycinanie otworku pod gniazdo. Po dłuższym czasie leżakowania Denon wrócił na warsztat. Zamontowałem gniazda WBT serii 0210. Następnie wycięty został tutaj otworek na gniazdo sieciowe. Otworki na śrubki nagwintowałem gwintownikiem M3. Teraz przykręcę jakimiś ładnymi czarnymi śrubeczkami. Następnie będę musiał przylutować do tych gniazdek wyjściowych oryginalne przewody. I zasadniczo mogę przystąpić do składania przetwornika. Największy, czuję, będę miał problem z przekrosowaniem go na 220 V. Tutaj właśnie są te transformatory sieciowe. Jeden służy do zasilania części analogowej, drugi do zasilania części cyfrowej. Z każdego, jak widać, wychodzi troszkę okablowania. Mamy na każdym transformatorze 4 podwójne uzwojenia. Stąd zrobiło się tyle kabelków. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa to mamy dwa napięcia symetryczne wyjściowe i dwa napięcia sieciowe wejściowe. Analogicznie w tym mniejszym transformatorku. I teraz trzeba to odpowiednio wszystko pokrosować. Teraz zajmę się panelem tylnym, czyli lutowanie do tych złączek WBT, przewodzików wyjściowych. Po zamontowaniu gniazd i przylutowaniu przewodzików mogę przystąpić do składania tylnej ścianki. Dlaczego wspomniałem, że może być problem z krosowaniem na wyższe napięcie pracy niż w tej chwili jest 100 V? Serwis manual podaje, że trzeba to przekrosować i jest miejsce do krosowania. Dokładnie nie ma opisu w instrukcji serwisowej. Mamy tutaj 4 złączki, 2 czarne i 2 białe. Teraz nie wiem, jeżeli wyjmiemy te złączki, co trzeba z nimi zrobić i w jaki sposób przekrosować, żeby to wszystko ładnie działało. Po zamianie na przykład czarnej z białą tych małych nic się nie zmienia, teoretycznie. Teraz będę musiał przeanalizować schemat, tak żeby nie popełnić błędu, ponieważ jeżeli popełnię błąd, uszkodzę prawdopodobnie transformatory sieciowe, a takich transformatorów nie kupię. Natomiast ten przetwornik nie należy do najtańszych i do łatwych do kupienia. Tutaj trzeba się dokładnie dobrze zastanowić, żeby nic przypadkiem nie uszkodzić. Na razie zamontuję tylną ściankę. Następnie zajmę się eksperymentami z krosowaniem. Jeszcze zamontuję transformatory sieciowe, tylko one są przykręcane do dolnej płyty, a dopiero później nakłada się jakby całą górną część ze spodem do ramy. Teraz skręcanie tylnej ścianki, zestaw wkrętów i można przystąpić do składania. Zespół transformatorów przykręcony do dolnej pokrywy. Tutaj spiąłem sobie kabelki w warkoczyk taśmą, żeby nie przeszkadzały. I teraz będę mógł nałożyć resztę przetwornika. Jeszcze poskładanie i zabawa z ustaleniem napięć zasilających. Dopiero później będzie można zamontować część cyfrową. Parę śrubek od spodu. Na razie wkręcam w ten sposób od spodu, żeby nie obracać. Czyli metodą na czuja wkręcę 4 narożne śruby, a później będę mógł sobie obrócić ten sprzęcik i dopiero uzupełnić pozostałe brakujące śruby. Nie żałował tutaj producent materiału. Wszystko jest wykonane bardzo, bardzo solidnie. Biorąc pod uwagę cenę wyjściową tego urządzenia, to była ona absurdalnie wysoka. Rozpracowanie, jak przekrosować transformatory, zajęło mi sporo czasu. Tak jak już wcześniej wspomniałem,
Są tutaj cztery złączki. 1, 2, 3, 4. Te złączki trzeba w odpowiedni sposób pokrosować tymi czarnymi przewodami w taki sposób, żeby uzyskać odpowiednie napięcie zasilania sieciowego. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z konstrukcji tego przetwornika. Jest to wersja czysto przygotowana na jeden rynek, na Japonię, na 100 V. Natomiast transformatory sieciowe mają wiele możliwości krosowania. Dlaczego zajęło mi to sporo czasu? Tu jest wydrukowany schemat, znaczy część schematu przetwornika. Szczególnie chodzi tu o część zasilania sieciowego. Tak jak wspomniałem, jest to tylko wycinek schematu. Tu jest transformator 1 do audio. Tam dalej niewydrukowana część drugiego transformatora do zasilania części cyfrowej. I te oba transformatory połączone są równolegle. Tu mamy wejście sieciowe, włącznik sieciowy. 0, to sobie napisałem, że to jest przewód neutralny, który następnie jest podłączony do tego miejsca. Nie ma natomiast nigdzie opisanych kolorów przewodów. Jest tu napisane coś takiego jak voltage selector. Prawdopodobnie w wersji uniwersalnej, produkowanej na różne części świata, ten voltage selector, jest to po prostu taki element, który często występuje w różnego rodzaju urządzeniach. Do niego podłączone jest 12 kabelków i to by się wszystko zgadzało. Natomiast w tym urządzeniu nie ma tego elementu. Po prostu został niezamontowany. Całość została wykonana w taki sposób, że krosowanie zostało wykonane na 4 kostkach, czyli mamy 1, 2, 3, 4. Te 4 kostki powinny być podpięte do tego właśnie selektora, którego fizycznie nie ma. Byłoby łatwiej wyjąć kostkę, przełożyć w odpowiedni sposób i gotowe. Natomiast w tym modelu tego nie zastosowano. Zastosowano natomiast krosowanie bezpośrednie tu na tych 4 złączkach. I teraz musiałem dojść, w jaki sposób zrobić to krosowanie, aby nie uszkodzić transformatorów. Założenie było takie. Najpierw zmierzyłem sobie, jakie jest napięcie wyjściowe na wyjściu transformatorów sieciowych, podając zasilanie 115 V, ponieważ nie dysponuję transformatorem na 100 V. Następnie zacząłem analizować po pinach tych kostek, gdzie jest zasilanie uzwojeń pierwotnych transformatorów, jakie kolory przewodów dochodzą do którego pinu. Później analizując, jak to wszystko ma funkcjonować, wyszło na to, że oryginalnie transformatory były połączone w taki sposób, ponieważ mają po 2 uzwojenia z odczepami. 2 uzwojenia były podłączone równolegle i wtedy uzyskiwało się napięcie 100 V. Po podłączeniu tych uzwojeń szeregowo uzyskajmy 230 V. Możemy jeszcze tutaj przekrosować to na przykład na 115 i 215 V. 100 V, 115 i 230 jest na schemacie. Łącząc w odpowiedni sposób te uzwojenia, uzyskujemy różnego rodzaju napięcia zasilania sieciowego. Także to była najtrudniejsza część, jeśli chodzi o ten konkretny przetwornik. Teraz została mi jeszcze próba napięcia sieciowego 230 V. Jeszcze tej próby nie przeprowadziłem, także za chwilę będę robił eksperymenty. Eksperymenty będą polegały na podłączeniu 230 V, natomiast odpiąłem jeden transformator do audio, zostawiłem tylko do części cyfrowej i wyjścia wszystkie są poodpinane. Po prostu mam uzyskać to samo napięcie wyjściowe praktycznie na transformatorze, na uzwojeniu wtórnym, co przy zasilaniu 115 V. Przystępuję do pierwszego uruchomienia na napięciu 230 V. Teraz już po uruchomieniu transformatorów na napięcie 230 V mogę zasadniczo przystąpić do zamontowania bloku cyfrowego. Jeszcze test włączę. Diody świecą. A czy zadziała? Tego nie wiem, ponieważ nie mam jeszcze części cyfrowej. Przetwornik zmontowany i uruchomiony, przetestowany w pełni. Zostało jeszcze tylko zamontować górną pokrywę. Ale chciałem tutaj powiedzieć parę słów na temat budowy zasilacza. Jak już widzieliście, są dwa transformatory sieciowe. Jeden do części audio, tam pod spodem jest mniejszy do części cyfrowej.
Zasilanie jest tutaj bardzo, bardzo zrobione nadmiarowo, czyli zasilacz jest w stanie dostarczyć do części analogowej, jak również do części cyfrowej wielokrotnie więcej prądu niż pobiera sam układ. Transformator sieciowy do części audio ma uzwojenie symetryczne o napięciu 2 razy 20 V. Napięcie to jest prostowane przez mostek prostowniczy o maksymalnym prądzie 4 A. Następnie filtrowane jest przez dwa kondensatory L na silnik o pojemności 4700 mikrofaradów na 50 V. Z tych kondensatorów napięcie jest dostarczane do dwóch stabilizatorów o wydajności 1 A. O napięciu plus minus 12 V. Jest to napięcie symetryczne, które zasila tą górną płytę, na której znajdują się wzmacniacze operacyjne. Następnie z tych dwóch stabilizatorów o napięciu symetrycznym 12 V napięcie dostarczane jest do dwóch następnych stabilizatorów znajdujących się tam pod spodem tej płytki górnej o napięciu symetrycznym 5 V. Z tego napięcia symetrycznego 5 V zasilany jest przetwornik cyfrowo-analogowy PCM1702. Analogicznie jest to w drugim kanale, czyli jest to jakby konstrukcja dual mono, ale zasilana z jednego transformatora. W przypadku zasilacza do części cyfrowej z transformatora wychodzi napięcie 20 V, które jest filtrowane również dużym mostkiem prostowniczym i zasila stabilizator 1 A o napięciu 5 V, który to przekazuje później napięcie zasilania na górną płytę cyfrową. Czyli jak widać, konstrukcja jest bardzo, bardzo zaawansowana pod kątem wydajności prądowej. Przede wszystkim w wielu urządzeniach wysokiej klasy podstawową rzeczą jest zasilacz. Najważniejszym elementem jest praktycznie zasilacz, po prostu, który ma dostarczyć zawsze takie napięcie i taki prąd, jaki wymagany jest przez układ elektroniczny. Tutaj zostało to zrobione niesamowicie nadmiarowo. Wielokrotnie więcej prądu dostarczy taki zasilacz niż pobierze sam układ. Dzięki temu przetwornik ma bardzo stabilne działanie. Prace nad modyfikacją przetwornika zostały zakończone. To, co było w nim wykonane, to zamontowanie gniazd wyjściowych RCA, zamontowanie gniazda sieciowego oraz przekrosowanie zasilania ze 100 na 230 V. Podłączyłem odtwarzacz CD, z którego poprowadziłem przewód sygnałowy z wyjściem Digital Out do wejścia numer 3. Wybierając na przykład wejście numer 4, przetwornik nie rozpoznaje żadnego sygnału cyfrowego, więc nie zapala się żadna kontrolka dotycząca częstotliwości próbkowania. Wybierając na przykład wejście 3, automatycznie przetwornik rozpoznaje częstotliwość próbkowania sygnału cyfrowego. Przy okazji odpowiem na Wasze pytania. Dlaczego nie serwisuję urządzeń produkcji europejskiej? Z tego tytułu, ponieważ wyspecjalizowałem się przede wszystkim w takich markach jak Luxman, Sansui, Pionier oraz inne marki producentów japońskich. I posiadam do tych marek ogromną ilość podzespołów i różnego rodzaju mechanicznych części zamiennych. Natomiast do marek europejskich takich elementów praktycznie nie mam. Zasadniczo nie mam nawet w ogóle tranzystorów typu BD, BC i tak dalej. Wszystko, co mam, to jest produkcja japońska typu 2SA, 2SB i tak dalej. I jeszcze na zakończenie pokażę Wam jedną ciekawą rzecz, na którą aktualnie pracuję. I ta właśnie rzecz, czyli transport CD firmy Barclay Digital CDF1, zapewne z tym przetwornikiem zrobi bardzo dobrą robotę. To jest fragment przetwornika firmy Barclay. To jest konkretnie panel przedni. Resztę mam wszystko rozmontowane. W tej chwili pracuję nad uruchomieniem tego pięknego urządzenia, które jeszcze pół roku temu było pełnosprawne i działało. Całość wykonana z elementów aluminiowych. Świadczy to o niesamowitej, masywnej konstrukcji. Cena tego pięknego urządzenia waha się w granicach 30 tysięcy euro. Wkrótce również o tym, mam nadzieję, że właściciel wyrazi zgodę i zamieszczę
film. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do kontaktu. Wszelkie pytania możecie zadawać na maila biuro@retroaudio.com.pl.